Ej, cześć! Z tej strony Noxy i dzisiaj będę grał z Adamem idzie. Jakoś tak miałem ochotę znowu troszeczkę pograć z Adamem. Będę grał na Vlada, jest to matchup, którego bardzo nie lubię. Vlada? A nie, może Mordekaisera. Tak czy inaczej, to oba są matchupami, których nie lubię. Bo wolę grać na takich bardziej magów, a nie Vlada, który jest bez sensu OP. Kto niech supportuje Shen? Mogą w sumie jej wejdować. Musimy tutaj trochę uważać. Okej, okay, oni tutaj obstawiają, to już nie muszę się patrzeć. Jeżeli chodzi o całe składy, to wyglądają one tak. W zasadzie jeszcze nie wiem, kto pójdzie na topa. Na dżungli Yorick. O, i Manic Head. A nie, to jest jego skin, okej. Okay. Yorick i Rengar. Prawdopodobnie na midzie Zed, czyli ja, na Vlada i bot Lucian i Braum. Och, piękne combo. Versus Draven i Shen. Niepiękne combo. I Rengar będzie szedł AP. A, dobre, dobre. Okej, okay, dobrze mam ustawione. To tak, na początku będziemy się skupiali raczej na tym, żeby po prostu się wyfarmić. A, masz damage. Ja zacząłem z odnawialną potką, więc tego HP nie mam aż tak dużo, ile dałyby mi trzy czerwone. Dlatego nie mogę za bardzo wchodzić w takie reckless wymiany. Poza tym to jest Vlad. Generalnie Vlady kochają, jak się z nimi wymieniacie, więc po prostu tego nie róbcie. Na razie będę sobie farmił i tyle. To mi się w sumie nigdy nie podobało, nie? Że ten Vlad może obijać jak chce zawsze. I jest go bardzo ciężko za to pokarać. Na bardzo wiele matchupów jest on cholernie mocny. Okej. Okay. Dobrze, że nie walnął mnie tutaj. Aha. Ile ma CS-ów więcej? Pięć, tak. O, sześć. Bo tego misnąłem. Ale on też chyba coś misnął. Dobrze! Okej, okay, udało się go zabić. Bardzo dobry początek. Co tam na topie? Czy ten Mordekaiser zabił na ganku? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, udało mi się odrobić i różnicę w farmie. I nie tylko, bo dostałem też golda z fraga, więc teraz jestem trochę do przodu względem niego. I kupimy tak. Niech będzie to i zaczekam na buty te kilka sekund. W przypadku butów w ogóle jak się czeka, to tak aż nie boli, nie? Bo później trochę szybciej dojdziesz na linię, więc jest powiedzmy porówno. Jakby nie kosztuje mnie to nic czasu, nie? Niedługo w sumie będę mógł popróbować gdzieś roamować na bota. My chcemy z nim. Ma teraz bardzo dużo minionów. Więc nie wiem, czy się chce z nim za bardzo. Oj. Okej. Okay. Znowu ma kilka creepów więcej. Nie widziałem, czy miał. Wiecie co? Nie widziałem, czy on miał pinka, więc
Ale jeżeli miał, postawił go tutaj. To tą falę mamy puszniętą i teraz sobie mogę sprawdzić. Okej. Wygląda na to, że nie ma. Jej! Ale obijane elegancko. W zasadzie na Vlada mogłem złożyć ten item, który zmniejsza healowanie. Dobra. Cały czas czekam na okazję. Nie mogę go ultnąć, bo Vlad ma tą swoją plamę i nią może uniknąć. Okej, teraz ma też ulta. I zaraz będzie miał full HP. Dobra. To już chyba nie ma sensu próbować go zabijać. A może... Bo na topa też nie mogę zroomować za łatwo. To jest Mordekaiser, który ma full HP. Okej, jest mój. A. Nie ma flesza. Mogę się po niego flesznąć zaraz, on jeszcze nie ma plamy. Ale ma stopłacza. Okej. A, było blisko, nie? Jakby użył stopłacza, jakbym w niego wbił, a on użyłby stopłacza, mógłbym się znaleźć w niewygodnej pozycji. Blisko, ale mi snęły oba. Jakoś nienawidzę tej postaci Vlada. Jest za łatwy, wiecie? Jest dużo postaci, które on pokonuje, mimo że... I nie mówię tutaj jakby konkretnie o tej linii, nie? A nie o tym gościu. Po prostu... myślę, że jest troszeczkę źle zrobiony, nie? Pod względem balansu, bo sam projekt postaci mi się podoba. Okej. Dobra, Ignite śmierci. Lecę. Okej, ale to bez znaczenia. Dobra, i teraz tak, wrócę się i nie będę składał wyjątkowo Duskblade'a, tylko złożę Yumu, dlatego że wydaje mi się, że w tej grze ważniejsza będzie moja mobilność, zwłaszcza, że ta faza linii na razie idzie mi bardzo dobrze. I nie potrzebuję więcej damage'a tutaj. Ej, on ma dalej stopłacza? Czy on wtedy nie miał? Aha, to dopiero po 10 minucie. To dlatego nie użył go. To nie musiałem się tak bać. Jeszcze nawet mam kilka sekund. Okej, ile HP ma Mordekaiser? Dużo. Oni zgarnęli Drake'a? Nie. Mordekaiser może iść do mnie.
Ale to bez sensu by było. Aha! XD, złapują się. Ale to niekoniecznie musi być takie złe. Tak się zastanawiam. Mordekaiser nie będzie miał jak mnie... Jak mi za bardzo dipsa zrobić, nie? Ma tylko to swoje nieszczęsne E, którym no będzie bił dość często. Okej. O lol. Unlucky. Że to mnie uderzyło? Okej. Wyfleszował się? Tak się właśnie misuje Q. A i tak zabija. Yo. Dobra, mam już dwa staki na tym. Na Relentless Hunterze. To teraz tak, kupimy egzekucjonera, kupimy resist i Warda. Nie zdążyłem Warda, to nic. Ale będzie nam ginęła wieża. Czy to jest first turret? Tak. Wydaje mi się, że tak właśnie, że tutaj może być Vlad. Ciekawe, czy zostanie. Okej, niepotrzebny Ignite, bo miałem tutaj za mało damage'a, żeby go zabić. W ogóle gram z masterkami pod zmniejszenie cooldownów. Z runami znaczy. O, tu. Okej. I z tym co mam teraz mogę się wracać. Dobra, no nie wiem, padła ta wieża na topie, przynajmniej nie będzie trzeba pilnować. Szczęście w nieszczęściu. Bo pilnowanie byłoby dla nas dosyć uciążliwe, a tak to będę mógł próbować roamować. Tylko, co robi Garen? Garen jest martwy, okej. Okay. Niedobrze. Wiecie co? Spróbujemy chyba... Czy nie? Okej, nieważne. Chciałem spróbować zgankować Mordekaisera. Już lecę, ziomeczki. Okej, jest jeden. Patrzcie. To jednak nie wyszło aż tak dobrze. Okej, oni zabiją? Tak. Mogłem od razu lecieć za Shenem.
Chciałem uniknąć tamtosza na XD. Ale ładnie wyczuł. Dobra, jaki mam cooldown na ulcie? W ogóle idę w te runy pod zmniejszanie cooldownów na ulta z tego powodu, że zmniejszyli cooldown na trzecim poziomie ulta do 60 sekund i chcę zobaczyć, ile będę miał najmniej. Dajesz? Ja go zjem zaraz. Okej. Okay. Czy jakiś shuriken go trafił? Chyba jeden. No i właśnie dlatego, kurde, nie gram AD Carry. Znajdzie się taki pajac z mida, co gra Zedem. Nie trafi cię shurikenami. Może trafiłem, nie jestem pewien. I tak cię zabiję. Wow, jak porobił. Okej, okay, stać mnie na Duskblade'a. Trochę więcej będę miał bursta. Prawdopodobnie na ten moment Dravena one-shotuje. Bez ulta. Lol. Nie zgarnąłem tego. Ej, wiecie co jest śmieszne? Jak się Draven gdzieś pokaże, jest. A ja mam znowu ulta. A oni nie mają tu wizji. Dobra, niech będzie. Co ty zrobiłeś z tym flashem? O co ci biega? XD. Czy ten Draven mnie właśnie blamey? No dobra, no flash na się już. Sekunda do W. Oni powinni tutaj teraz przeskoczyć. Patrzcie, Lucian skacze tutaj, Braum do niego i byliby na plecach od razu Yorika. Easy peasy. A tego nie zrobili, szkoda. Jej. Wiecie co? Ja znowu idę na polowanie. Wish me luck. Yo. O nie. Nie mam jak go zatrzymać. Muszę zaczekać na trochę więcej energii. Okej. Okay. Wezmę to. Oddane fragi. Za darmo, takie podniesione z ziemi. Okej, okay, nie wiem jaki damage robi Mordekaiser. Jest to dla mnie pewien problem. Ale myślę, że najbezpieczniejszą opcją na tą grę będzie zrobienie i trochę resistów, i trochę armora.
Bo mamy Yorika, mamy Dravena, więc złożę Ninja Tabi i złożę do tego Hex Drinkera. Na ten moment mam bardzo dużo damage'a i nie chcę więcej damage'a, tylko chcę przeżywalności, żeby móc ten damage zadawać. O, blisko. Pewnie chciał się flashować. Też blisko. Wiecie co? Aha! Tutaj się mnie nie spodziewałeś, co? Miśni shurikeny challenge. No nie za dobrze, no nawet tam nie biegnę. Lol. Pajacu, zabiłeś się. Okej, może być. Nie wiem. To dla nas to jest dobrze, nie? No bo stracą dzięki temu tego barona. Czy ja już mam powyżej 40% CDR-ów? Nie. Mam równo 40. Dobra. I 15% chyba mam na ulcie już? Tak. Aktualnie cooldown na ulcie 45 sekund, a będzie mniej, jak wbije 16. Zanim któraś drużyna się podda, bo czuję, że tak się skończy ta gra, to chcę wbić to w miarę możliwości. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pół levela potrzebuję. Nie mają tu wizji. Możliwe, że pojawi się tu Draven, a jednak nie. Dobra, czy ja już mam za wszystkich? Tak, mam. No, dawaj, 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 dawaj. O, ziomeczki. No, to mnie jeszcze spowalnia? Ej, teraz już uciekłem. A stać mnie też na Hex Drinkera ulepszonego, czyli Mava. Ale słabo, że przeciwnicy mają Drake'a i to jest trzeci Drake w tej grze dla nich, jak mają Mordekaisera na dodatek. Więc oczywiście smok od razu i wszystkie benefity idące za tym. Oni idą górną wieżę? Dobra. Dla nas to nawet lepiej, bo wydaje mi się, że mogli walczyć o nich chyba. Nikt? XD, mój Ignite tam ich nie podobijał.
No dobra. Skoro chciałeś tak... O nie! On spowalnia. Uciekaj, przyjacielu. Ale to będzie ciężka gra, lol. Ja mam 12-0 i wiecie co? Chyba przegram. Chyba przegram. Ale mam pomysł. Jeszcze Black Cleaver i itemik pod penetrację. No, dajecie. Aha. Ile mam cooldownu? 30 sekund. I to tym razem takie bez żartów. Bo wcześniej sobie żartował ten Draven, że 30 sekund, a teraz patrzcie. Okej, to najpierw złożę Mortal Remindera. Ile to daje? Penetracji 35%. Okej. Za 450 tutaj dostaję ile? 25 AD i w zasadzie trochę polepsza się zmniejszanie healy, bo trwa 5 sekund. Tak się zastanawiam, czy Warf jest ulepszanie, nie? Szybkie. No w tej grze nie mam wyboru, bo już nie mam slotów w item buildzie. A tak na przyszłość. No die, Rino, please. Nie mamy o co walczyć, za minutę dopiero Baron. Tylko nie gincie, dobre ziomeczki, proszę. A może uda mi się kernąć, chociaż nie wiem. Fajnie byłoby złonshotować jeszcze raz tego z Dravena. Jeżeli by się gdzieś tutaj pojawił. Patrzcie, jest. Serio? Drugie serio? Okej. Kurde, Rengar się wbił. Trochę unlucky to było. Bo ja w ogóle nie miałem okazji na to, żeby ultnąć. Fuck, zepsułem. Skończył mi się cień. Dobra, koniec. Szkoda. Było zabawnie. Ale się skończyło, tak? Ale rzadko się zdarza, żeby takie gry przegrywać. Ciekaw jestem, jaki będę miał damage dealt. Okej. Skonorujemy... Nie wiem. W tej grze nie widziałem w sumie nikogo takiego honorable. To... Kipniemy jednak. Jaki damage dealt? 26 tysięcy i w zasadzie przeciwnicy nie dziwne, że wygrali, bo porobili do naprawdę dużo damage. I Mordekaiser i Yorick zrobił zaskakująco dużo. A Vlad w zasadzie też nie odstawał, mimo że miał te 1.7, no ale tak jak mówiłem, no Vlad jest taką postacią dosyć łatwą. Ciężko jest Vladem zadać mały damage, nie? Nawet jak przegrywasz, to wbijasz się w cały team, rzucasz całe combo i masz jeszcze plamę, masz jeszcze zonię, to naprawdę idzie zawsze ten damage zrobić. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że ta gierka wam się podobała, jeżeli tak, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. A na dzisiaj się z wami żegnam, słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.